Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się, ktoś mógłby powiedzieć, a na co komu to potrzebne? Szablonami. Czy aby na pewno tak jest? Zapraszam na film. Witam was serdecznie w kolejnym filmie, dzisiaj natchnięty komentarzem jednego z widzów, jednego z was, Mateusza Szczepaniaka, pod filmem dotyczącym szuflad GTV Axis Pro, dotyczącym, a weź no pokaż i jakie ty to masz tam szablony. Stwierdziłem, że może to najwyższa pora, żeby pokazać może jakąś bardzo liczną reprezentację szablonów w moim warsztacie, ale jednak kilka ich w swojej ofercie, w swoim zakamarkach posiadam. Postaram się wyciągnąć wam wszystkie szablony. Dodatkowo, oprócz szablonów, myślę, że warto również omówić druki 3D. Na rynku znajduje się sporo film takich, bo druk 3D staje się coraz bardziej popularny, a można z tego narzędzia wyczarować naprawdę super rzeczy i naprawdę super przydatne na warsztatach takich, których seryjna produkcja czasami się nie opłaca, bądź nikt inny na to po prostu nie wpadł na pomysł. A jeżeli robimy małe produkcje, to te drukarki 3D sprawdzają się znakomicie. Więc zaczynajmy od szablonów. No więc tak, szablony na pewno można podzielić, powiedziałbym, na, uznajmy roboczo, trzy kategorie. Po pierwsze, szablony, które możemy zrobić sami i wykonać. Po drugie, szablony, którymi możemy zrobić dużo, ale nie musimy na nich wywalać jakoś specjalnie dużo kasy. I takie szablony, które już kosztują więcej, ale które w dość dobry sposób przyspieszają naszą robotę. A nawet jeżeli jej nie przyspieszają jakoś dramatycznie mocno, przede wszystkim sprawiają, że ta praca zaczyna być powtarzalna, bo szablony są dokładne i trzymają swoje wymiary. Więc zacznijmy od tych pierwszych szablonów, które możemy wykonać samemu. Ja takie szablony mam kilka, część z nich w dalszym ciągu użytkuję, a część leży już w otchłani mojego warsztatu, nie wiem, w celach chyba pamiątkowych. Głównym szablonem, z którego korzystam, jest takie coś. Można powiedzieć, że to zwykły kawałek HDF-ki i tym właśnie to jest w sumie. Tylko kiedyś wyciąłem to sobie, odmierzając pod zawieszkę, wziąłem ten fragment, który podniosłem z ziemi, opisałem zawieszka i teraz za każdym razem nie muszę wymierzać sobie odległości, tylko po prostu wycięcie pod zawieszkę odznaczam z czegoś takiego. Kolejnym z szablonów, który wykonałem osobiście, akurat miałem kiedyś takich sporo odpadów ze sklejki właśnie z takich trójkącików i te trójkąty zostały przeze mnie skręcone w taki sposób i tutaj są odznaczone dwa otwory, które zapunktowałem, odznaczyłem i wywierciłem. I to służyło mi do odwiercania pod modern slidy z GTV-a. Tych tylnych otworków, które sprowadnicy łapią ten języczek. Dzisiaj mam taki szablon, który jest plastikowy. Dość ciężki, udało mi się go dostać chyba w gratisie do zakupu któryś szuflad z GTV-a. Po prostu dokładali to w gratisie. No i teraz nie używam już tego drewienka, ale używam takiego plastikowego. I to szybko się zakłada, dwierca. Tutaj dodatkowo są jeszcze jakieś otworki. One są chyba do sprzęgieł, ale osobiście nigdy z nich nie korzystałem. Kolejnym z szablonów, który kiedyś wykonałem sobie osobiście, ponieważ wykonywałem tego typu połączeń sporo, a nie chciałem za każdym razem odznaczać, było znowu wykonane ze sklejki, skręcone dwoma wkrętami. Do czego to służyło? Tu bazowałem się o brzeg mebla, bo tu miałem równo, a tu miałem otwór 15 mm pod mimośród, a tu miałem wywiercony pod na brzeg płyty, żeby wiercić w sztorcu. I bardzo długo ten szablon mi służył, dopóki wykonywałem meble sporadycznie, a potem
zakupiłem taki szablon. O tym szablonie możecie znaleźć dokładniejszy film, może trochę przydługawy, bo był to film jeden z moich pierwszych. Aczkolwiek, jak popatrzycie na statystyki u mnie na kanale, jeden z najpopularniejszych filmów, jest to szablon do Mimo Środów z firmy Hafele. Mnie udało się go kupić za niecałe 200 zł i wydawało mi się, że to była dobra cena. Powiem szczerze, że jest to kawał stali, jest to naprawdę ciężkie. Fajnie wykonane, z dużą możliwością przezbrajania na różne grubości płyt, na różne mimośrody. Hafele Minifix, bo do takich mimośrodów niby to jest dedykowany, bo to jest szablon firmy Hafele, aczkolwiek pasuje do każdego mimośrodu, byleby się wymiary zgadzały, czyli te 24, 34 i tak dalej, nie? Więc to jest też szablon, który naprawdę zrobił u mnie dużą robotę. Dzisiaj zastępuję go wiecie czym, ale myślę, że o tym szablonie jeszcze powiemy. Mówiąc o szablonach i właśnie o tych takich, krótko mówiąc, tańszych, do tego grona na pewno możemy zaliczyć ten szablon. To jest naprawdę fantastyczny szablon, biorąc pod uwagę, że kosztuje on kilkanaście złotych. Tak, ten szablon kosztuje kilkanaście złotych, jest to szablon z Bluma i robi on naprawdę fantastyczną robotę, bo z niego można sobie odznaczyć i prowadnice do szuflad, z niego można odznaczyć sobie prowadniki proste, krzyżowe, więc naprawdę i awentosy można z niego odznaczać, więc naprawdę jest super. Czasami używam go również do odznaczania otworów pod uchwyty meblowe, no bo on tutaj ma w systemie 32 zrobione otwory, więc jak złapiemy sobie kąt, to spokojnie z tych otworków można skorzystać. Ja do odznaczania przy pomocy tego szablonu wykorzystywałem punktak automatyczny, czyli takie coś, punktak automatyczny, które po włożeniu w otwór, uderzeniu odznaczało bardzo fajny otwór w płycie do tego, żeby stanowiło to prowadzenie dla żądła wiertła albo jakiegokolwiek innego wiertła do metalu, więc naprawdę fajnie. Kolejny z szablonów, który robi robotę, to jest taki też szablonik za chyba kilkanaście złotych, może nawet nie całą dychę, przynajmniej tyle kosztował kiedyś. Był on kiedyś dostępny w jednym z marketów budowlanych, leżał obok zawiasów. Jest to szablon, który ma tutaj wyznaczonych kilka odległości, za pomocą którego możemy najzwyczajniej w świecie zamontować po prostu zawiasy. Tak? Mamy tutaj odległość 37 pod prowadnik krzyżowy, mamy tutaj zaznaczone 21,5, czyli tę taką standardową, powiedzmy, odległość do wiercenia zawiasu puszkowego. Jak najbardziej z powodzeniem z tego można korzystać. Ma on tutaj jeszcze kilka innych odległości, które od biedy, jeżeli potrzebujemy takie odległości właśnie zaznaczyć, a nie mamy żadnego innego przymiaru, z niego skorzystać. Jak już mowa o zawiasach, to posiadam też tutaj taki szablon. To jest szablonik, który można kupić w sklepie RC System. Jest to taki szablon do odznaczania miejsc na śruby. Tu mają takie ostre punktaki, które potem w zależności od tego, jaki rozstaw śrub potrzebujemy wykonać, wkładamy i młotkiem uderzając odznaczamy te odległości. Ta blacha, w zależności od tego, gdzie jest otwór od krawędzi, pozwala nam spozycjonować pod kątem prostym na płycie i zaznaczyć właśnie takie od miejsca pod wkręty do zawiasów. Dobra, idziemy w górę z tymi wszystkimi szablonami. Szablon, który naprawdę u mnie spracował się mocno, który pracował u mnie bardzo długo i nawet zastanawiam się, bo mam takie filmy w archiwum, kiedy jeszcze nie z myślą, że będę robił te meble zawodowo, tylko robiłem je dla siebie. Wykorzystywałem przy pomocy takiego właśnie przyrządu do kołkowania z firmy Wolfcraft. Tego na rynku różni producenci robią. Ja mam akurat z Wolfcrafta i on naprawdę robi robotę. Można go wykorzystać również do tego, żeby idealnie w środku płyty wiercić otwór. W zależności od tego, na jaki wymiar potrzebujemy sobie założyć, czy jest to na 10 mm, 8 mm bądź 6 mm, bo takie tuleje tutaj prowadzące są, możemy założyć i wywiercić przy pomocy niego. Niezależnie od tego, jaka jest grubość płyty,
zawsze w środku, ponieważ łapiemy grubość w środek uchwytu. Ten otwór zawsze będzie wywiercony w środku. Naprawdę super. Dla kogoś, kto chce się trochę pobawić z meblami i mieć dość precyzyjnie wywiercone otwory, myślę, że jest to naprawdę bardzo fajny szablon. No i teraz wskakujemy w tą działkę szablonów drogich, może nie bardzo drogich, ale takich, które już parę złotych niestety kosztują, a przydają się i robią robotę na warsztacie bardzo. Są to akurat szablony z firmy Blum, aczkolwiek nie tylko do produktów Blum mogą być one wykorzystywane. Więc mowa tutaj o szablonie tak zwanym uniwersalnym i nieraz, jeżeli jesteś moim subskrybentem, pewnie mogłeś zobaczyć właśnie na filmie ten oto szablon. Ten szablon jest złożony właśnie z takiego wózka, który tutaj przesuwamy. Tutaj mamy przykładnicę do tego, żeby móc przyłożyć pod kątem prostym. Dodatkowo mamy tutaj w krawędzi podfrezowane takie otwory i tutaj jak słychać ten wózek się po prostu wklikuje w odpowiednie wymiary. Trzeba trochę wyczuć, bo ten luz, który tutaj jest po wskaczeniu, jest taki no milimetrowy, więc ja już się nauczyłem, że zawsze to robię po tej stronie dalszej od otworu i wtedy sobie blokuje. Przy pomocy tego można odwiercić prowadnik prosty, krzyżowy, można zaznaczyć szuflady, można wywiercić awentosa, więc niby wszystko to samo, co przy pomocy tego, tyle że no to jest kawał aluminium, to jest ciężkie, ma zdecydowanie większą przykładnicę do tego, żeby nie uciekało nam. To niestety ma tylko ten malutki fragmencik, więc czasami ten szablon lubi się gibnąć. I zwłaszcza dla tych dalszych otworów to odchylenie potrafi być spore. Nie powiem, że z tym szablonem się to czasem też nie zdarza, ale jest to zdecydowanie rzadsze. No, różnica jest spora. To kosztuje kilkanaście złotych. To kosztuje na dzień dzisiejszy, z tego co kojarzę, ponad 400. Warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz o tym szablonie. Możecie znaleźć również na rynku taki bardzo podobny szablon z Bluma, tylko on już wtedy kosztuje 1500 zł. Na listwie mamy takich przykładnic uniwersalnych 3 albo 4. Nie mam jeszcze tego szablonu, aczkolwiek jest on na mojej liście do tego, żeby posiadać je, bo przy pomocy niego ustawiamy sobie 4 czy 3 prowadnice i przekładamy z jednego boku na drugi bok i odwiercamy z tego samego układu wszystkie otwory pod szuflady. Ostatni w moim arsenale z szablonów, szablon, który jest również wyprodukowany przez firmę Blum, jest to wersja ZML004002, taki o, 02 i była kiedyś na rynku jeszcze 01, z tego co mi się wydaje niedostępna już w sprzedaży, są dostępne tylko wersje 02. Różnic jest kilka, ja osobiście nie posiadałem nigdy ZML-ki 01, więc idealnie wam nie powiem, bo nigdy jej w ręce nie miałem, ale z tego co pamiętam i z tego co szukałem informacji, tamten posiada jeszcze możliwość wiercenia dla metaboxów i chyba na tym się kończy. Ten szablon również mogliście zobaczyć w akcji u mnie na kilku filmach, głównie jeżeli chodzi o szuflady. I tutaj zaskoczę was, bo oczywiście nie tylko o szuflad, które są produkowane przez firmę Blum. Dlaczegoż? Dlatego, że oczywiście te otwory, które tutaj wyznaczamy pod uchwyty frontów, bo do tego służy ten szablon, czyli to jest szablon do wiercenia pod uchwyty frontów, jest w systemie 32, a to umożliwia montaż praktycznie dowolnego okucia, które ten system 32 wykorzystuje. Już nie pamiętam dzisiaj, do czego jeszcze wykorzystywałem ten szablon, czy ktoś sugerował, że można wykorzystać tą ZML-kę poza właśnie frontami szuflad. Chyba nawet prowadniki do awentosów też mocowałem przy pomocy, wyznaczałem przy pomocy właśnie tego szablonu, bo w sumie do tego on też służy. Tak, tylko że tutaj już nie ma tej nazwy, kiedyś było na tych starych szablonach, chyba było to dopisane. Co na tym szablonie możemy ustawić? Możemy ustawić przy pomocy jednej miarki odległość otworów od dolnej krawędzi frontu.
i mimo plastikowej podziałki jest to dość precyzyjne. Dodatkowo mamy tutaj drugi szablon, w którym możemy ustawić rozmieszczenie otworów od krawędzi bocznej naszego frontu. I teraz tak, jeżeli chodzi o wyznaczanie, mamy kilka możliwości. Wszystkie te możliwości znajdują się tutaj w szablonie, więc jest to super ekstra opcja, bo jest albo punkt tak 10 mm, który pasuje idealnie właśnie w te otwory. Dodatkowo są trzy szablony, przy których możemy włożyć wiertło i od razu mamy również możliwość ustawienia głębokości. Tutaj mamy jeszcze uchwyt dla 10 mm i również korzystając z tej tutaj podziałki możemy wyznaczyć, jak głęboko należy wiercić, żeby nie przewiercić frontu na wylot. Myślę, że to jest ustawione dla otworu, dla płyty 18 mm, więc jeżeli macie cieńsze, to trzeba oczywiście sobie sprawdzić, ale jest ten jest to szablon, który mega przyspiesza robotę. Jak korzystam z Bluma z Merivoboxów, gdzie też możecie znaleźć filmik u mnie na kanale z na temat Merivoboxów. Korzystam z 10 mm wiertła, bo tam wykorzystuję Expando, złącze z Bluma. Swoją drogą bardzo polecam to złącze, bo bardzo fajnie się go montuje. Jest dość pewny i pewnie trzyma w płycie. Jak dobrze pamiętam, cena za ten szablon około 400 zł. No też jest drogi, ale naprawdę fajnie przyspiesza robotę. Teraz jeszcze kilka szablonów, które wykorzystuję głównie na montażu, ale nie tylko. Ale takich, o, tu jest jeden z szablonów, bo to też jest szablon, gdyż Azalisz każda z tych boków ma inną odległość do środka ołówka. Tutaj pięknie pasuje ołówek, który się wklikuje tutaj w taką krawędź, więc on fajnie wskakuje. O, i ołówek nam nie wyskakuje. I możemy sobie ładnie trasować wtedy blendy. Więc tu jest taki szablon drukowany. W linku wam zamieszczę, w jakim sklepie najczęściej korzystam, bo tych sklepów jest kilka, a ja korzystam właśnie z tego. Tutaj mam taki jeszcze szablon, nie szablon. Jest to taka do mierzenia narożników. Taki ło, dzyndzel, że można sobie o narożnik złapać. Kolejnym z takimi bardzo fajnych drukowanych szabloników mam tutaj o taki zestaw kolorowych różnych i to mam szablony do ustawiania frontów. Każdy kolor praktycznie oznacza inną odległość. Jedne mi się tylko chyba nie udało mieć w innym kolorze. To jest akurat 2,5 mm. One mają prawie 2,5 mm, bo jednak ten druk 3D nie jest aż tak bardzo precyzyjny. Praktycznie 2,5 mm, jedne mają, nie mają tutaj ząbka i dwa mają. Także też taki dość fajny element do ustawiania właśnie szczelin frontów. Mam tutaj na różne odległości, chyba od 1,5 mm do 4,5, jak dobrze pamiętam. Takie fajne przyda się. Kolejne z takich szablonów drukowanych, które mogliście zobaczyć, to U-Scribe'y. Czyli takie, które umożliwiają nam z wykorzystaniem właśnie takiego trasowania ołówka od ściany i wyznaczenia krzywych ścian. To właśnie takie krzesełeczka. To również właśnie z tego sklepu. Te wykorzystywałem już nieraz. To jest na blendę, która jest obok, jakby kończy się razem z korpusem. No i tu mam jeszcze dwa, muszę sobie dokupić. Bo dwa to mało, zwłaszcza przy długich blendach przydają się 3, czasem 4, tak żeby to dobrze wpiąć. A to jest na blendę, która nachodzi na krawędź korpusu. Tutaj jeszcze jeden szablon. O, jeżeli chodzi o szablony, ostatnio zakupiłem sobie jeszcze taki szablonik właśnie do ustawiania głębokości blend, jak głęboko one są. I tutaj mamy 4 różne głębokości, 19, 20, 21 i 22 i to umożliwia nam wysunięcie blendy, wsunięcie jej o odpowiednią odległość, łapiąc sobie tutaj za blendę i opierając sobie tutaj na przykład obok korpusu. A teraz szybki dress up, tak oczywiście zmieniam, zapomniałem po prostu dograć o jednej rzeczy, o moich ulubionych szablonach, które mam u siebie. Są to takie, o, do czego to służy, a po co to komu? Są to szablony, które, zobaczcie, mają tutaj napisane, nie wiem, mam nadzieję, że będzie widać, 3,2 mm,
20 mm, 1,8 mm. Do czego to służy? Są to szablony, które w założeniu miały służyć do tego, aby pozycjonując krawędź naszej szyny do odznaczonego wymiaru, móc przesunąć szynę o wybraną grubość naszej tarczy. No i w moim przypadku moja piła zagłębiarka ma taką właśnie 1,8 i takie 1,8 mam. I to chyba jest już w standardowej ofercie. I to 1,8, jak chcemy przesunąć się do linii wyznaczonej, narysowanej, o grubość rzazu, to właśnie do tego to służy. A po co 20 i po co 3,2 mm? 3,2 mm to jeżeli chcemy ustawić sobie szynę na brzegu płyty i zrobić rzas pod HDF-kę. Proszę bardzo, podkładamy 3,2 mm, odsuwamy, wyciągamy znacznik i nasz brzeg szyny jest odsunięty o 3,2 mm od krawędzi płyty. I w tym samym pod HDF-kę mamy 20 mm, czyli podkładamy sobie 20 mm i nasza krawędź nuty pod HDF-kę do szafek wiszących na przykład jest odsunięta o dokładnie 20 mm, czyli nie musimy nic wyznaczać, nic rysować, tylko po prostu podłożyć takie coś. Na koniec, wspominając o tych wszystkich szablonikach, należy również stwierdzić, że to jest właśnie pięknym szablonem. Nic innego jak pozycjoner z firmy RC System. To jest akurat wersja druga, gdzieś tam w skrzynce jest też wersja pierwsza. Różnice, jeżeli chcecie znaleźć jakieś tam informacje pomiędzy nimi, to odsyłam was do filmu, chyba gdzieś tutaj uda mi się wam podlinkować. Różnice, powiedzmy, kosmetyczne, usprawniające na korzyść pozycjonera numer 2. Dzisiaj wydaje mi się, że z nowego nie kupicie już starej wersji, ewentualnie z rynku wtórnego, więc jak zastanawiacie się, czy jak macie dostęp do jakiejś wtórnej opcji zakupu pierwszego bądź drugiego, to poszukajcie sobie tam informacji, a przy pomocy tego można naprawdę bardzo, bardzo dużo wywiercić. No to już jest masywne, no i koszt oczywiście tego pozycjonera, no to już jest ponad 2000 chyba z tego co kojarzę nominalnie w sklepie. Do tego trzeba mieć oczywiście jeszcze wiertarkę, wiertła odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. No ale to już usprawnia i przyspiesza robotę niesamowicie. Podsumowując dzisiejszy film, należy powiedzieć, że na pewno to nie po co to komu, tylko jest to bardzo przydatne i im więcej tych szablonów się posiada, tym na pewno łatwiej i szybciej możemy wykonać naszą pracę na warsztacie, wykonując i produkując meble, czy to dla nas osobiście do własnego domu, czy komuś oczywiście. Dziękuję bardzo Mariuszowi za inspirację, za podrzucenie pomysłu, że może o szablonach należałoby coś powiedzieć. Na koniec, co zwykle robiłem na początku, chciałbym was prosić o to, żeby zasubskrybować ten kanał, ponieważ jak już dotarliście do tego miejsca, to znaczy, że tematyka, która jest w takich filmach i na moim kanale, jest dla was interesująca. A z przykrością muszę powiedzieć, że większość widzów, która odwiedza ten kanał, niestety go nie subskrybuje, a każda subskrypcja pomaga mi rozwijać i mieć też trochę większą siłę przebicia. Ja dziękuję za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że to, co się tu dziś wydarzyło, wam się podobało. Zostawcie łapkę, zostawcie ślad w postaci komentarza. Też lubię interakcję z wami, staram się odpowiadać na każdy komentarz. Nie zawsze może to wychodzi od razu, ale raczej staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, nawet te zaczepne. Także dzięki za dzisiaj, do usłyszenia i następnego filmu. Cześć!